Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age 2. Jesteśmy sobie niedaleko klanu Gdaliczyków na rozdartym grzbiecie i oczywiście sobie zwiedzimy, co jeszcze tutaj jest. Zwoje Avergana, przejaw trzeci, a przejaw drugi to niby gdzie? Pierwszy zwój zaopatrzony jest jakimiś rywańskimi znakami. Był naszym bohaterem w wojnie przeciwko Parvolen, a my darzyliśmy go z szacunkiem. Może to wszystko przez nas. Pewnego dnia zmienił się i zaczął traktować nas jak swoje sługi, nie zaś tych, którym obiecał służyć. A później coś w niego wstąpiło. Potrzebujemy pieczęci w wierze wybranej przez ciebie, uczony. Drugi zwój to Velin, na którym staroświecko brzmiącym językiem wypisany jakiś tekst. Codziwny czerwony atrament wygląda tak, jakby jeszcze nie wysechł. O upiora spętaniu, którego żadna fiolka poskromić nie zdoła. Trzeci z trzech spatrzyłeś męża przez innych wywyższonych. Nie poddam się, mimo że muszę stawić ci czoła. Prawda cię powstrzyma, albo nową prawdę stworzymy. Na końcu drugiego zwoju widnieje prosta mapa oraz czerwony odcisk dłoni z małym palcem uciętym u podstawy. Fajnie. Dobra, sprawdźmy, co jeszcze jest z tej strony, czy w ogóle coś tutaj jeszcze jest. Bo czasami potrafią być rzeczy w dziwnych miejscach, więc wolę sprawdzić. Mamy dalejskich łowców. W dalszym ciągu mamy wolny wstęp do klanu Daliczyków, ale też tu długo są, kurka wodna, to trzeba przyznać, Variel, tak? Bo faktycznie, Fenarel. Fenarel. Kojarzę to imię, sklep mistrza Ilena. Dobra, jeden gniew leśnika sprzedam, tego nie będę sprzedawała póki co. Dobra, to zatrzymam. Za to całe tutaj wszystko ze zbroi jest do sprzedania. Klejnot Eteru. Też ci sprzedam to. Przypaska Hali. Dobra, nie będę sprzedawała nadmiaru tych mikstur. Nieważne na chwilę obecną. Coś powiesz mi nowego? Meryl. So you've returned. How has your time been among the Shemlin? It's been nothing but roses and rainbows, Master Aylin. The alienage is lovely in the spring. The collapsing shacks and drunken brutes are nicely offset by the knee-deep mud. This path has been of your own choosing, Meryl. A path that has saddened the clan greatly. Perhaps if the clan was more accepting of the ancient ways and not so mired in fear. Enough! We will not bicker like children in front of strangers. We cannot undo what is done. My apologies for that display. Perhaps we can start again. Ciekawe. You've returned. Is there something you need? I don't need anything right now. Of course. Te. Na chwilę obecną nieważne. Przejdziemy się, myślę, do tej tutaj jaskini, która jest, bo tam dalej powinien być ten cały golem, który był poprzednio. O! Kurka wodna, co tu robią pomioty? Nie udało się tym razem na strzał go załatwić. Szkoda. A, czekaj, może być tak. Wyczuła to. Okej. Wszyscy? Chyba tak. Wydaje mi się, że wszyscy. Harlock, kusznik, ogr. Niedawno otwarte przejście, po raz kolejny sobie do niego wejdziemy w takim razie. I zobaczymy sobie. Tam chyba nie przejdę. Wydaje mi się, że jest właśnie zamknięte. Mamy tutaj kości. Zawsze optymistyczne znalezisko kości. Kto nie lubi kości znajdować, co? Fajnie by było, jakby mnie tu nic nie zaatakowało, ale... Trochę optymistyczne właśnie. Trochę zbyt optymistyczne, nawet bym powiedziała. Dobra, zimzetę. Inna zmora. Dobra, no i super. A to nie było przypadkiem ten? Wezwanie? Ze zwoju? A cholera wie. Może. Nie mam pojęcia. Ożywieniec. Jej! Dobra. Tacy, no i fajno. Dostaliśmy trochę więcej poziomu, wiadomo. No i fajno. Mogę iść tutaj do centralnego pomieszczenia. Zobaczę też, co jest tutaj. Drogowy młot jakiś. Okej.
drogowy młot. Można i tak. Dobra, są zwłoki. Tutaj jest przejście na rozdarty grzbiet. Fajnie, zwłoki numer 2, amulet. Witaj, Nexus. Coś mi powiesz nowego, ciekawego? We were once more than we are. The stone lives beneath Orlais. Mathas Garna Thornen Pasal Ruka Atrast. Fascynujące. Dobra. Rozgrzeszenie, no proszę. Drogowy młot. Wątpię, żeby to było lepsze od tego, co ma właśnie Fenris, co sobie mu sprzedam. To też wątpię, żeby było lepsze od tego, co ja mam. No właśnie, Astrahawk, Boże. No. Jest gorsza. Amulet. Pomyłka Bardina. Wow! Niezłe, ale nie. Pas pleciony z elfich włosów. Dobra, nic tak naprawdę nie ma ciekawego już dla mnie. Szkoda. Rozdarty grzbiet wobec tego i wychodzimy sobie kombinację międzyklasową, bla, bla, bla. Dobrze, zobaczymy jeszcze, co jest tutaj z tej strony, a potem wejdziemy sobie, myślę, na górę i standardowo zobaczymy też, co jest u góry. O, co? O, tutaj są jakieś, kurcze, kości. Wzór na runy bohaterstwa. O kurde, to trzeba sprawdzić, co to jest ta runa bohaterstwa, bo... Pająki. Bo normalnie brzmi ciekawe. Dobra. No i fajno. Czy ja tutaj mogę przejść? Niespecjalnie, rozumiem. Pająk osa, tutaj ozdobny amulet jakowyś. Dzięki, dzięki. I idziemy w tym momencie sobie na górę, a potem na sam koniec się zapytamy o tego elfa całego, którego ścigamy, tak? O tego zbrodniarza, kryminalista cholernego, jak mnie, jak może być taki normalnie. Ych, co? Sama nie wiem w tym momencie, co z moich ust poleciało, serio. Zdarza się. Dobra, czy tym razem nie będzie tutaj zwłok? Byłoby miło, gdyby chociaż raz nie atakowały mnie tutaj zwłoki. Naprawdę, dajcie mi coś innego, coś nowego, byle nie zwłoki. Bo to tak trochę, nie wiem, no powtarzalne jest. Ludzie. O, jest zmora. No, to jest coś innego. Cieszę się. O, ty małpo, ty jedno. Dobra. Czasy. Jezu, trochę was tu jest. Okej. Kwiat. Zobaczmy. Obrażenie 38 zimno, 5% na regenerację, 4% żywotności. Ciekawie. Dobra, coś tutaj jest ciekawego? Chyba niespecjalnie. Natomiast przynajmniej mnie posłuchali, dali mi tajemną zmorę zamiast zwłok, więc zawsze plus przejście na rozdartym grzbiecie. Ajajaj, można i tak, co nie? Surowe lirium. Fajno, fajno. Coś z tej strony jest może dla mnie ciekawego? Nie, nie ma, ale tam jest surowe lirium, więc sobie rzecz jasna zbierzemy. Poproszę. Dziękuję i idziemy sobie dalej. Jest kufer skomplikowany, ale nie zbyt skomplikowany dla mnie. Jest orichalcum. Fajnie. Oczywiście, że pająki. Kurde, Bela, chciałam przecież inny cios, a nie skrytobus, ale podziałało, jak nie mam. Kurde, skąd tu cienie? Wojownik cienia. A, dobra, skąd tu cienie, faktycznie. Gdzie tutaj były cienie, występowały. Jezus Maria, cóż to ty robisz? Laska. Coś mi nie wyszło normalnie z tym atakiem, przysięgam. Ruszyłam się niechcący. Już mi przestała atakować. Jej pieśń. Okej. Okay. Spoko. Fajne rzeczy znajdujemy w tym momencie. To trzeba przyznać.
całkiem spoko. Ale w gruncie rzeczy no jesteśmy daleko w fabule głównej, więc normalne, że znajdujemy całkiem fajne rzeczy. To też trzeba przyznać. Wiecie co, irytuje mnie trochę to, że wprowadzili właśnie przedmioty, które się ulepszają wraz z punktami doświadczenia. Z tym, z poziomem. O co chodzi z tymi grobami? Halo? Coś mogę z nich zebrać. Fajnie, ale coś to da? O, właśnie, zaatakowali mnie, okej. Okay. Za profanację, ja tu nie mam. Wiecie co, to ja może sobie sprawdzę te wszystkie groby od razu, żeby mnie w razie czego więcej atakowało ludzi. O co? Bo jak już kurka wodna zbierać gniew umarłych, to wszystkich naraz, o co? Nie się pani nie siło nie czytaty. Czy to był zbyt? Czy ty możesz zginąć zwłoko? Padnijcie zwłoki, dobrze. Aha, zresztą śmierć wróciłam. No spoko. Dobra. No i spoko. 621 punktów doświadczenia, też dobrze. Zakęty kostur jako weź. Tutaj kapliczka. Czy ja coś mogę w związku z nią zrobić? No chyba ta. Mithal, all mothers, protector of the people, watch over us. For the path we tread is perilous. Save us from the darkness, as you did before. And we will sing your name to the heavens. Sorry. I didn't mean to hold us. You just... It's never wise to ignore Mithal. Who or what is Mithal? She's the protector. The mother of the creators. The one who put the moon in the sky. Wisest of all the gods. When Elgenarn defeated his father, the sun, the earth was plunged into darkness. Everything was about to perish. Mithal appeared then, calmed Elgenarn, and restored the sun to the heavens. The people always look to her for help. There's no need to worry. Nothing will happen. I hope not. But the people never neglect Mithal's shrines. She... It's dangerous. They say if Mithal smiles on you, then you need fear nothing at all. But those who anger her, they're struck from the earth, as if they never lived at all. Ciekawe. No ale dobra, co ja będę jakby podważać wierzenia klanu Dalijczyków, co nie? To, że ja ich nie dzielę, to inna sprawa. Boki! Okej. Okay. Idziemy dalej. No i są kolejne smoczęta. Właśnie, kurde, Bela. Wiecie co, ja wcześniej myślałam nad tym, żeby sobie właśnie... O, smok zwykły. Żeby sobie właśnie zrobić, wiecie co? Żeby sobie właśnie zorganizować jakieś granaty, żeby właśnie móc wielu wrogów naraz. Wielu wrogom naraz zadawać obrażenia, bo ja faktycznie, moja główna postać nie ma zbytnio, lśniące pełno, proszę, nie ma zbytnio jakichś, w sensie zbytnio, w ogóle praktycznie, no nie, w ogóle już nie ma na chwilę obecną ataków takich, wiecie, obszarowych. To jest jednak rzecz dla maga. Swoją drogą mamy otwarte tutaj przejście, ale w tym momencie sobie z niego nie skorzystamy i w sumie to tyle, co jest na tej górze. Bo to będzie związane z zadaniem jednym, tylko że oczywiście póki co go nie mamy. Bo się pojawi... W sumie nie pamiętam kiedy. dobra, wobec tego. Idziemy zorganizować sobie... Chociaż wiecie co... Nie, dobra, idziemy zorganizować sobie informacje na temat tego elfa. Może póki co przerwiemy to zadanie, bo wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, to nas przekieruje to zadanie jeszcze gdzieś indziej, poza klan Dalijczyków i poza rozdarty grzbiet w ogóle, więc jeśli tak faktycznie będzie, to myślę, że sobie na chwilę obecną przerwiemy to zadanie i udamy się wykonać zadanie rzeź w kopalni.
żeby od razu zwiedzić właśnie kościany szyb. Też opcja. No i fajno. Wracamy się do klanu Daliczyków. Aj, tak wiele biegania. Od co? Bo czemu by nie? Kto to wymyślił? Nie wiem. Ale tak już jest. Katownia wznosi się nad przystanią, bla, bla, bla. Dobra, pędzimy póki co. Ja sobie nawet nie włączam tego... W ogóle czekajcie sekundkę, bo... Zadanie poboczne. Zguba pychy, odszukaj kolejne swojej kryjówki. No i fajnie, ale co ja? Udało mi się załatwić tego drugiego dziada? Czy nie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak, bo w sumie spotkałam dwie aż tajemnicze zmory i jednego żywieńca, więc... Kto wie, może się udało, może nie. Jak nie mam, zobaczę. Zawsze jak się zagubię, to mogę też sprawdzić w internecie, więc też opcja. Dobrze, póki co mamy tutaj wariel jakąś i sobie z nią pogadajmy. Kurde, Bela, ale pogadaj z nią. That is what they call you in your city, isn't it? Did you need something? I hear there is a criminal hiding among the Dalish. He is not among us. This criminal of yours is set up in a cave away from our camp. He said there would be people looking for him, and to tell anyone who asked where he was. Why would he give away his position? He said he didn't want to endanger our people by asking us to lie for him. Not something you'd expect from a cruel and evil murderer, is it? No to prawda. He'll be waiting for you at the cave. Good luck trying to reach him, however. Okay. Oto jest pytanie, czy to tutaj będzie? This assassin is strange indeed. Why do you think he would give away his position? Dobre pytanie. No kurde, Bela, nie mogę tego przesunąć, naprawdę? O, to jest pytanie, to będzie tutaj? Tak, to będzie tutaj normalnie. Dobra, czyli tutaj jaskinia z tej strony, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, to w takim razie sobie zrobimy od razu to zadanko. Myślałam, że mnie wywieje gdzieś poza właśnie rozdarty grzbiet, ale skoro jeszcze tutaj, to idziemy. Wobec tego górska jaskinia. Tawerna pod Wisielcem. Tak, tak, to już wiemy. No dobra, to... This assassin is strange indeed. Why do you think he would give away his position? No paru już go chyba próbowało dosięgnąć tutaj z tego co widzą. Przynajmniej tak to się wydaje. Sterta kości. Chodźmy tędy. Sobie zobaczymy co nas tu czeka. Dobra, coś tutaj niespecjalnie. A może tutaj? No są zwłoki z kufrem. Ozdobny pierścień, tam jeszcze coś było, ale już kij z tym. I pędzimy. Oni oczywiście jak zwykle się blokują na drzwiach, bo czemu by nie? Na szczęście ja tego problemu nie mam. Na szczęście umiem trafić we framugę. Znowu się zablokowali na przejściu. O, już się odblokowali. Na minimapie to fajnie widać, gdzie się blokują. Dobra. Na szczęście udało mi się jakoś nie wleźć w te pułapki. To jest zawsze plus. Dobra. Idę to się. O. No i fajno, a jeszcze was więcej jest. No i spoko. Wydaje mi się, że to już. Chociaż ciulbie. Tak! Ło, 1800 aż, ładnie. Kto dostał, przepraszam bardzo? Nie zauważyłam, czy je podniosłam. Czy ktoś z was dostał ulepszenie? Nie. Czyli dla kogo to było ulepszenie? Czekajcie, poczekajcie sekundkę, która godzina jest? 3:01. Zobaczmy, górska jaskinia tutaj. Dobra, może być.
I to jest autozapis czy szybki zapis? Chyba szybki zapis, nie? Nie zwróciłam nawet uwagi. This assassin is strange indeed. Why do you think he would give away his position? No dobra, to trudno, to się przejdziemy jeszcze raz, tutaj jest ta sterta kości. W sumie może ja nie będę tamtędy szła, bo tam nic kompletnie nie było takiego dobrego, więc w sumie po kiego jak żywa mam tam iść. A, tak, pułapka mistrzowska numer 2. Lecimy z tym, precyzyjne ciosy. Dobra, vendetta. O, w ten sposób. Dobra, tutaj więcej was. Okej. To chyba przy tej stercie kości, prawda? Właśnie, pancerz zgarbowanej skóry. Aha, dla Izabeli, której nie mam. Cholera, jasna, Izabela. Normalnie mi życie przesuwasz. Bez kitu. I hope there aren't a lot more of these traps left. Zobaczymy. Ciała, pułapka spustowa. Ta, bo po co ominąć, nie? Dobra, weź wszystko, nic kompletnie nie ma, bu. La la la, skrzynia, ciężka tarcza, no spoko. Przejdźcie! Pewnie jeszcze więcej, zaraz sobie wychwycimy pułapek, zgadzając życie, tu nic nie ma. Okej. Tu jest serta kości. To sobie rzecz jasna przeszukamy. Pierścień z drewna Sylwana, kolejny? Okej. Można i tak. Autentycznie mam wrażenie, że coś w tej grze już się pierniczy pod kopułą. Ale już kistem. Dobra, dostałam autozapis. Widzę, szybki zapis też wykonam. Aha, tu jest zablokowane przejście, czyli gdzieś tutaj będzie ten zabójca. W takim razie... to skarbów! Cześć! Właśnie, czy myśmy go przypadkiem nie zabili? Jest to przypisane. Dopóki ma coś, czego może pilnować, obowiązek zmusi go do pozostania przy życiu. Aha, dobrze wiedzieć. Jezu Chryste! Masz znak śmierci. A, Chryste Pani, czy ty musisz? Dobra, ładnie. Now you, I wasn't expecting. Hello. How do you do? My name is Zevran Aranai, adventurer and occasional assassin. I've heard about you. You helped the hero of Ferelden stop the blight. I know. At your service, my friend. I must admit, I was waiting for an assault by the Crows, not the mighty champion of Kirkwall. How do you know I'm the champion? Slayer of Canary, deep roads explorer, and a beauty to make the gods jealous. You underestimate your fame. I'll assume you're not talking about birds. Oh, please, do not tell me you know nothing of the Antivan Crows. We are the finest guild of assassins, an object of fear throughout the lands for any man with wealthy enemies. Or I should say they are. I am no longer a crow, a fact they find unacceptable. There must be more to it than you leaving the guild. That is offense enough to the crows, believe me. I may have also killed the last four assassins they sent after me, and older men. Oh, and the guildmaster. In fact, if you were a crow, you might make a fortune bringing me in. You should consider a career change. No, really. Ach, Zevran. Tęskniłam za tobą. I thought you'd be taller. Ah, let me guess. A man named Nuncio has asked you to capture a dangerous killer, yes? What did he say this time? That I killed his wife? Butchered his parents? Sold his children into slavery? Or did he tell you he was a lawman from Antiva, charged with apprehending a ridiculously handsome fugitive?
He also said you were a wanted murderer. Oh, indeed I am. But technically, I imagine everyone here can rightfully claim that title. Bring me to Nancio if you wish, but I warn you, he surely intends to kill you. The Crows do not like loose ends. Unlike myself. But you are a woman who can clearly handle herself, yes? Why worry? So, you can either tie me up, gag me, and then manhandle me. Or you can take me to Nancio. Which will it be, I wonder? You're very compliant for a fugitive. Compliant, yes, and very bendy. But truthfully, I know when I am outmatched. I would rather take my chances against the Crows. I'm not going to hand you over to someone who lied to me. As a suggestion, you might wish to deal with Nancio. If you don't, he will only come after you. Mm-hmm. It's been more than a pleasure, my dear champion. Fare you well. Mm-hmm. No dobra, wobec tego Wartal, sto skarbów, sprawiedliwy deszcz, jakiś odłamek, pięknięty różowy diament, pierścień, łowcy cieni. Nic ostatecznie ciekawego. Trochę szkoda. Liczyłam na coś właśnie ciekawszego. A tutaj nic, kompletnie. No, w takim razie opuszczamy obszar. I co my tu mamy? Mamy antiwański obóz. To lecimy tam. I sobie zakończymy. So Zevran told you, did he? It really doesn't matter. This time, his warden isn't here to protect him. I am thoroughly disappointed. No one fails the Crows and lives. Ah, poor stupid Nancio. The Crows do like that saying, but I am living proof it's a lie. Why they insist on thinking they can kill people like you and the warden, I will never guess. Let me tell you. It's a burden I bear on a daily basis. You are nothing but a traitor and a coward, Zevran. You'll die here. Nie. O, prosto w oczko, ładnie. Yes, well. Let's see how that works out for you. Tak, uwielbiam Zevrana. Zaktualizowano zadanie stado kruków, a on teraz będzie leciał z tym, no, z... jako sojusznik. Dobra. Trochę was... trochę tutaj będziemy niestety mierzyć z dziadami, którzy... którzy... Dobra, strażnik Nuncia, masz studentki. Będziemy się mierzyć z dziadami, którzy właśnie się maskują. Jasne. Dobra, strażnik Nuncia, Nuncio, ozdobny pierścień. Co mi się tu zaznacza tym wykrzyknikiem? Już nic. Tylko prób. Czekaj, bo ja chcę zobaczyć przy okazji, co tutaj jest. Czy tam coś jest w ogóle ciekawego? Nie wiem, mogę tędy pójść, więc sprawdzę. Obszerne miejsce, jeśli mnie kto pyta. Za obszerny jak na mój gust, ale dobra. Sterta kości, tam zwłoki były, fajno. Trochę sobie poszłam od ciebie, Zevranie. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe, ale żyłko odkrywcy te sprawy. Wiesz o tym. Chodziłeś ze mną, jak jeszcze byłam szarą strażniczką. O tym samym imieniu. W ogóle to jest takie trochę zabawne, że... w sensie inaczej, bo ja wiem, że to jest kwestia tego, że wiecie, że dla uproszczenia, że tak to ujmę, w grze nie ma czegoś takiego, że faktycznie jest jakoś istotne to imię, które gracz wybiera, tylko jest jakiś, że tak powiem, pseudonim dla postaci, na przykład właśnie tutaj dla naszej postaci z Dragon Age 2 jest Hawk jako ogólnik, ewentualnie właśnie bohaterka Kirkul w późniejszych etapach gry. Z kolei dla postaci z pierwszej części Dragon Age'a było szara strażniczka, prawda? Natomiast właśnie to jest ciekawe, że wiecie, to jest uproszczenie, albo w Mass Effect'cie było cały czas Shepard, Shepard, Shepard albo Ryder, prawda? Jak byliśmy w Mass Effect Andromeda. Natomiast no właśnie to jest uproszczenie, z tym, że ciekawe w dalszym ciągu, że nikt kompletnie nie porusza, wiecie, faktu, że na przykład się nazywamy tak samo jak jakieś znane postacie, typu, że właśnie bohaterka Fereldano i bohaterka Kirkul noszą to samo imię, prawda?
To było moim zdaniem interesujące. Excellent. Killing my former brothers in arms is oddly satisfying. I've little reward to offer you, champion, but perhaps this will serve as a token of my thanks. It is time to move on, as they say. I have a little war to wage back home, and so little time. Perhaps we'll meet again, champion. Dobra. No to żegnaj, zebranie. Otrzymano przedmioty Finezja. Co ty mi, panie, dałeś? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba mi dał jakąś broń. Tak, jest i broń Finezja. 42 obrażenia. Miło. Dobra, wiecie co? Czekajcie, ile ja w ogóle... Brakuje mi zręczności, prawda? Właśnie, brakuje mi zręczności. Ale ja w ogóle mam zręczności, czekajcie, bo ja to muszę sobie sprawdzić. 35, aha, okej. Okej! Zaktualizowano kodeks. A, właśnie, przepraszam bardzo. Jeszcze bym sobie może uzupełniające rzeź w kopalni oznaczyła. Uaktywnij zadanie. I lecimy do kościelnego szybu. W sensie mogłam się najpierw przenieść, a potem dopiero sobie oznaczyć, ale cicho. No trochę tutaj się wydarzyło rzeczy, to trzeba przyznać. Wszystko zostało zniszczone. Nie wygląda to za dobrze. Zwłoki, kafar, sterta kości. Leciona bransoleta. Nie wygląda to za ładnie. Teraz można zejść w ogóle tutaj na dół zbocza i to właśnie będzie miejsce, do którego chcemy się dostać. Tutaj w ogóle nie można przejść. Long ago, slaves that dropped dead from exhaustion were thrown into a pit for all the others to see. It served as intimidation and convenient disposal. Miło. Idziemy w tym kierunku, ponieważ tutaj właśnie jest związanego z właśnie Justynianem no to jaskinie, kopalnie smoczego kamienia są właśnie. Are you ready to go in? No. Ready as I'll ever be. We'll have to look for Drakestone deposits along the sides. Jezus Maria, weź ty mnie, nie irytuj, Anders. Jeśli starcie jest zbyt dużym wyzwaniem, możesz obniżyć poziom trudności w grze. A idźcie występ. Zwłoki. W sensie, wiecie co? Myślę, że raczej nic nie będzie chciało wracać do tego miejsca, więc lepiej od razu załatwić je z głowy. Wszyscy 1600. Jezus Maria, jakie pająki normalnie dają chore te. Przysięga strażnika, no proszę. Chore... I need a scraping from the deepest part. There should be more further in. Co ja mówię? Że pająki mają dają niezwykle sporo poziomów. Prawda. Grzyby głębinowe przy okazji mamy. Fajno. Tutaj nic kompletnie. Tam kości, kolejne złoże smoczej skały. Kości... Tutaj oczywiście rzeczy w ogóle ciekawe, że jest przysięga strażnika, odkąd to był wisiorek, który zdaje się dostają właśnie szarze strażnicy przy dołączeniu. Jak mówię, ciekawe zrządzenie losu, że właśnie w kopalni jakiejś losowej znajdujemy naszyjnik, który się nazywa przysięga strażnika. Ale co ja tam wiem. Ale to tak samo jak wiecie, pamiętam, że w Przebudzeniu, jeśli ktoś nie oglądał, to będzie lekki spoiler, natomiast tam zbugowała mi się jakoś gra i przez przypadek jednej postaci kompletnie nie wcieliłam w właśnie w Armię Szarych Strażników, więc też haha, wesoło. I miałam jednego towarzysza, który nie był Szarym Strażnikiem, a powinien być. To znaczy towarzyszka bardziej. O Jezus Maria. Ja chciałam tutaj tylko wziąć ten kamień i co? A tutaj nie Anders, tylko Fenris mi zrobił troszeczkę na przekór. O kurka wodna, wielka chrypają. Hello! Widzę, że Anders nam padł. Trudno. Dobra. Hello! Świetne buty, zaklęte buty, złoże smoczej skały.
Znowu coś tam gadasz, znowu mnie to nie interere, kolego. Tędy mogę już wyjść, widzę, ale w dalszym ciągu trzeba tutaj zwiedzić. Kufer skomplikowany, bierzemy rzeczy. I idziemy sobie jeszcze tędy. I don't like the looks of this. Ale chyba dałam radę, co mi się wydaje. Dobra. Okay. Jeszcze jakiś? Nie. Wszyscy. Okej. Okay. Może te splugawione pająki dają w sumie więcej poziomu. That should be enough. Mhm. Anders, weź sobie przy okazji od razu zestaw do leczenia ran. Zaktualizowane zadanie Justynian. No i fajno, że zaktualizowano. To my sobie jeszcze wyjdziemy z tego szybu. Mhm. W tym kierunku. Dobrze, idę. Aha. O Jezus Maria, aż mi coś wpadło do oka. Mhm. Przyjemne, że hej, jak to zwykle bywa. I moimi na tym etapie myślę, że sobie zakończymy odcineczek. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję Masakra w kopalni. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!